Dach płaski, krok po kroku. Termoorganika. Ekipa dekarzy z 20-letnim stażem. I kolejny dach płaski do odbioru. No, dzień dobry panie Robercie. No, witam. No, udało się zrobić? Bardzo fajnie udało nam się przed deszczem wszystko zakończyć. Właśnie jak widać, pierwsza próba jest. Polało nam 15 minut i już praktycznie woda wszystko zeszła nam z dachu. Pan Łukasz, architekt, który projektuje domy jednorodzinne z dachami płaskimi. I taki dach zaprojektował też na swoim domu. Przez wiele lat powstał taki mit, że domy z płaskim dachem to niestety są nieszczelne i zawsze z nimi później są jakieś kłopoty. Tego problemu po prostu w ogóle nie ma. Skąd więc obawy? Wyzwaniem dla dachu płaskiego jest to, że jest płaski. Błędy wykonawcze czy zła jakość materiałów mogą doprowadzić do nieszczelności. Tego się boją inwestorzy. Zobaczcie więc, jak zbudowano dach na domu pana Łukasza. Wiele się zmieniło od czasu, kiedy dachy płaskie przeciekały na PRL-owskich kostkach. Poprosiłem o jak najlepsze materiały, jakie są tylko możliwe. Przedstawiciel firmy Termoorganika zaproponował nam styropian grafitowy. Wybraliśmy płyty o twardości 150. Termoorganika to największy w Polsce producent wyrobów do izolacji ze styropianu. Firma na podstawie otrzymanego od inwestora projektu przygotowała materiały potrzebne do hydroizolacji i izolacji cieplnej dachu pana Łukasza. W stanie surowym dach płaski otoczony attykami to po każdym deszczu basen. Dlatego kiedy strop był suchy, by uchronić dom przed zamoknięciem, ułożono na nim hydroizolację. To bitumiczna membrana paroizolacyjna firmy Soprema. Bardzo szczelne i trwałe podłoże. Można po nim chodzić, można składować materiały w trakcie prac. Zwróćcie uwagę, to nie jest folia. Folia na pewno nie spełniłaby swojego zadania. Obawiając się deszczu, ekipa zaczęła pracę o 7 rano. Bardzo nam zależało, żeby ten dach zrobić jednego dnia, żeby to nie zalało nam połaci, którą mieliśmy ułożoną. Później są problemy, może wyciekać pół roku, albo lepiej nawet do środka. I inwestor może być niezadowolony, bo będzie twierdził, że dach jest nieszczelny. A więc jednego dnia styropian, kliny spadkowe i papa podkładowa. Do klejenia styropianu klej poliuretanowy Termoorganika. Styropian to najtwardszy produkt Termoorganiki. Termonium plus parking o współczynniku przewodzenia ciepła lambda 0031 i wytrzymałości na ściskanie, nazywanej przez klientów często twardością 150. Styropian jest układany z przesunięciem, by płyty się nie krzyżowały. Ekipa układa rolki papy na przyklejonym styropianie, by docisnąć płyty do podłoża. Do tej chwili dach płaski był płaski. Muszą być jednak spadki, by woda mogła spłynąć do spustów w attykach. Do tego właśnie służą kliny spadkowe. Wygodne jest to, że w Termoorganice zamawia się materiały i dostaje od razu przycięte, ponumerowane kliny wraz z planem ich ułożenia. Z optymalnym spadkiem 3%. Jeden z dekarzy szlifuje krańce płyt, by uzyskać gładką powierzchnię, bez schodków. Samoprzylepna papa podkładowa jako pierwsza warstwa hydroizolacji to Termonium Selfa S3. Papa asfaltowa na osnowie z włókniny szklanej, modyfikowana SBS, dzięki czemu zachowuje dużą elastyczność, nie popęka w niskiej temperaturze. Zgrzewanie brzegów papy to zadanie dla zawodowców. Chodzi o to, by nie stopić styropianu, a zgrzać i wałkiem skleić dwie warstwy, aż do uzyskania wytopu. Padał intensywny deszcz. Stropodach był już chroniony. Ciekawy wątek wykonawczy. Wiele instrukcji dla dachu płaskiego zaleca najpierw ocieplenie attyk. Jeżeli byśmy zostawili attyki, stropianie, po pierwsze mamy gorzej, bo nam stropem się kurczy, jeżeli robimy zgrzewy, a po drugie przyjdzie konkretna ulewa, może attykami woda się dostać nam pod warstwę stropianu. Najpierw strop, a później attyki, by jak najszybciej dojść do etapu szczelnego dachu. Przyspieszmy teraz pracę, by zobaczyć, jak zostały wykończone attyki. Papa podkładowa na stropie, z zakładem, który opiera się o mur attyki.
Styropian Gold dach podłoga, termoorganiki i następnie kliny spadkowe. Samoprzylepna papa podkładowa zgrzewana z papą podkładową stropu. Papa wierzchniego krycia i nie ma mowy, że tu gdzieś będzie przeciek. Trzeci dzień pracy i pora na warstwę wierzchnią dachu. Termonium PV250S5 termoorganiki to papa asfaltowa na osnowie z włókniny poliesterowej, także modyfikowana SBS. Pokryta jest obustronnie wodoszczelną kompozycją mas bitumicznych, a przeznaczona do izolacji pokryć dachowych jako warstwa wierzchniego krycia, także jako pokrycie jednowarstwowe lub izolacja fundamentów i ścian piwnic. Wierzchnia strona jest pokryta posypką z gruboziarnistego kruszywa mineralnego, a spodnia łatwotopliwą folią. Technika zgrzewania? Najpierw zakład poprzeczny 8-centymetrowy, cięty po skosie, by uzyskać większą powierzchnię zgrzewu. Następnie zgrzew podłużny o szerokości 15 cm. A powierzchnią układamy przesuwając co najmniej z 20 cm od zgrzewu papy podkładowej, żeby nie powstały zgrubienia i nic, żeby nie powstały nam zastoiny wody. I jeszcze jeden ważny szczegół wykonawczy. Odpływy wody w każdym z czterech rogów dachu. Wpusty dachowe mają mankiet, który zostaje ułożony na warstwie styropianu. Na to przychodzi papa podkładowa i papa wierzchniego krycia. I znów, materiały i wykonanie zapewniają idealną szczelność. Woda opadowa odprowadzana będzie do rur spustowych ukrytych w warstwie izolacji. Świetliki na dachu, kominy, kominki wentylacyjne wymagają dokładnego wykończenia. Obowiązkowo papy muszą zachodzić na ścianki. Zgrzewanie i już widać, jak szczelny będzie tak wykonany dach. A jak się pracowało na tej papie tutaj? Papa jest bardzo fajna, naprawdę pozytywnie polecam tą papę. Materiały użyte tutaj przez termoorganikę są super jakości. Czy obawiać się płaskich dachów? Dekarz Andrzej ma na takie pytanie odpowiedź. Moim zdaniem nie trzeba się bać płaskich dachów. Można się bać niedoświadczonej ekipy, która wykona taki dach. Czy dach płaski jest droższy od wielospadowego? Nie jest droższy niż dach dwuspadowy. Będzie tańszy niż dach wielospadowy. Czy dach płaski jest ryzykowny dla inwestora? Źle wykonany dach płaski będzie przeciekał, podobnie jak źle wykonany dach skośny. Dzięki zastosowaniu płaskiego dachu mamy 100% możliwości do wykorzystania powierzchni użytkowej na piętrze. Głównym atutem jest również termoizolacyjność, ponieważ dach płaski ze styropianowych płyt jest naprawdę bardzo dobrze ocieplony. Latem zapewniamy przyjemny chłód w budynku. Dziękuję bardzo za współpracę. Dziękuję. 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 Termoorganika jako jedyna firma w Polsce poddała swoje produkty aż 22 kontrolom przeprowadzonym przez główny i wojewódzkie urzędy nadzoru budowlanego.